Hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was, jak pewnie widzicie po tytule, z projektem Denko. Trochę się tego zebrało. Będzie bardzo dużo pielęgnacji, które mi się pokończyła i też ostatnio Wam nagrywałam haul, czym zastąpiłam te rzeczy, które mi się skończyły. Więc dam Wam link może do tego na dole filmu, żebyście mogły sobie zobaczyć, co ewentualnie się zmieniło, co kupiłam nowego. A teraz już przechodzę do produktów, które zużyłam. Pierwsza rzecz to krem Shiseido Benefium spod oczy. Fantastyczny krem, jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Gorąco Wam polecam, fantastycznie nawilża, działa przeciwzmarszczkowo, przeciwstarzeniowo. Dwie. To cena, a druga to to, że wolałabym, żeby to było bardziej higieniczne opakowanie, takie z dozownikiem, bo jednak to wkładanie palucha do słoiczka, no ja za tym nie przepadam, no ale co zrobić, produkt jest genialny, jak widzicie słoiczek wyczyszczony i zdradzę Wam, że kupiłam kolejny taki sam. Następna rzecz to jest serum, właściwie marka to nazywa takim koncentratem do twarzy. W każdym razie to jest produkt, który tak jak trzeba nałożyć jako pierwszy przed wszystkimi innymi produktami do pielęgnacji. I producent obiecywał, że to ma zrobić wielką różnicę naszej cerze, że ma być odmłodzona, napięta i tam, że już po pierwszym użyciu, po tygodniu, po miesiącu używania będzie widać etapy tych zmian i że nasza skóra będzie wyglądać coraz lepiej i lepiej. I powiem Wam, że to się zgadza. Naprawdę i jak czytałam też komentarze chyba w Douglasie albo w Sephorze, już nie pamiętam, to ktoś właśnie napisał, że ta pani napisała, że tylko produkt z retinolem, po używaniu produktu z retinolem widziała tak ogromną różnicę w swojej skórze. No i faktycznie, to naprawdę, no moja skóra wyglądała wow. Gorąco Wam polecam, naprawdę produkt wart swojej ceny. Ja jeszcze teraz używam innego, takiego nowszego, też tego typu serum koncentratu z Shiseido i Estée Lauder. I jak zużyję wszystko, to Wam powiem, co Wam najbardziej z tej trójki polecam. Natomiast ten produkt godny polecenia, u mnie się sprawdził. Kolejna rzecz to jest taka miniaturka. To jest krem pod oczy Estée Lauder, to jest Advanced Night Repair Eye, czyli to jest ta seria właśnie, z której są te słynne sera z Estée Lauder. I ja dostałam taką miniaturę, to jest 5 ml, tak. Czyli no wiecie, to jest 1/3 opakowania kremu, czyli po zużyciu tego już można coś powiedzieć. To ma formę takiego żelu, ale jakby silikonowego, że bardzo ładnie to się rozprowadza pod oczami. Bardzo przyjemnie się rozsmarowuje. Ta aplikacja jest bardzo taka przyjemna. I polecałabym wszystkim kobietom, które mają problem z rolującymi się kremami pod oczy, pod makijażem. A tak poza tym, jeżeli chodzi o nawilżanie i o działanie takie pielęgnacyjne, daje taki komfort, że jeżeli właśnie ta skóra jest taka sucha, napięta i właśnie potem jeszcze nakładamy makijaż i to nam się wszystko tak roluje i jeżeli potrzebujecie właśnie produktu takiego, który da Wam takie ok nawilżenie właśnie pod makijaż, to to będzie super, ale tak poza tym nic specjalnego, ja bym go nie kupiła. Zużyłam też miniaturę właśnie przy zakupie dużego serum, dostałam to małe i ono mi towarzyszyło na wakacjach, to jest 7 ml, zużyłam całe to opakowanie, mam dużą butelkę, jest fenomenalne, fajnie nawilża, fajnie też działa na jakieś drobne niedoskonałości, fajnie tą skórę napina, rano się budzimy i ta skóra jest taka, no naprawdę ma taki efekt takiej poduszeczki. Można też spokojnie, to jest serum dedykowane na noc, ale możecie spokojnie go używać również na dzień. Myślę, że do skóry tłustej to by się sprawdziło nawet bez kremu, bo ono też fajnie nawilża, także bardzo, bardzo fajny produkt. Do mycia zużyłam całą butlę Cetaphilu i na pewno do niego wrócę. Mam teraz jeszcze kilka takich miniatur z Shiseido, ze Estée Lauder, które dostałam przy okazji zakupów i będę je teraz zużywać. Ale na pewno do tego powrócę. To jest fantastyczny produkt do mycia twarzy. On się nie nadaje do demakijażu takiego samodzielnego. Jeżeli chcecie
jedną rzecz, która Wam usunie cały makijaż, to nawet się w to nie bawcie. Dla mnie to jest produkt, który działa najlepiej tak, albo kiedy wstaję rano i chcę zmyć po nocy wszystkie produkty, które miałam na buzi, żeby zacząć dzień, wiadomo, ze świeżą cerą. Albo jeżeli go używam do demakijażu, ale w ten sposób, że najpierw używam płynu micelarnego, a później jakiejś szczoteczki. I kolejny produkt, który jak widać takim totalnym denkiem jeszcze nie jest, ale już bym chciała go wrzucić do projektu Denko w tym miesiącu, bo jak widzicie tutaj może dwa użycia i będę po nim. To jest Vichy płyn micelarny 3 w 1 Pure Té Thermal. Bardzo fajnie zmywa makijaż, radził sobie ze wszystkimi tuszami, eyelinerami, czerwonymi pomadkami, no wszystko co miał zmywać to zmywał. Jedyne co mi w nim nie pasowało, to wiecie co to opakowanie, to jest 400 ml, to jest naprawdę duża butla, no zobacz, to jest jak moja głowa, a on mi się relatywnie szybko skończył, bo ma beznadziejną tą pompkę, bo jak podkładacie tutaj wacik, to ona ma taki ten mocny strumień, że ona robi tak, puf, i ten płyn gdzieś w ogóle wszędzie się rozlewał, także bardzo mało był wydajny ze względu na tą pompkę. Jeżeli go sobie kupicie, to po prostu odkręćcie to i nalewajcie sobie na wacik, bo szkoda marnować produktu z tą pompką. Tak, poza tym bardzo fajne, one chyba też są, o ile się nie mylę, sprzedawane w takich 200 czy 250 ml opakowaniach, ale mogę się mylić, no to opakowanie takie sobie. Natomiast produkt bardzo, bardzo fajny. Użyłam też, co ciekawe, tylko odżywkę z Johna Fridy. Zazwyczaj kończę najpierw szampon, potem odżywkę. Jakoś tak się stało, że szampon mi jeszcze został, odżywka została. Tak jak Wam mówiłam, ja nie farbuję moich włosów, to jest mój naturalny kolor. Te wszystkie jaśniejsze refleksy, które mam na włosach, to jest właśnie zasługa odżywki i szamponu John Frieda. Jestem z nich bardzo zadowolona, bo oprócz tego, że faktycznie rozjaśniają te włosy i dają taki efekt takich naturalnych pasemek, to też bardzo ładnie pielęgnują. Włosy są lśniące. Jak widzicie, ja tutaj umyłam tylko włosy, wysuszyłam, nie mam tutaj żadnego innego produktu, nie układałam ich, nic z nimi nie zrobiłam poza myciem. Nawet nie suszyłam suszarką, wyschły tak jak sobie schną naturalnie. I jestem bardzo zadowolona, na pewno już kupiłam kolejne opakowania i na pewno kupię kolejne. No zresztą wiecie, jeżeli oglądacie moje filmy na bieżąco ulubieńców, to wiecie, że po prostu to są ulubieńcy moich ostatnich miesięcy, jeżeli chodzi o włosy. Również zaskoczeniem nie będą te dwa produkty, olejek śmierdziuszek z Isany i oliwka Hip, idealne combo na wakacje, ale też myślę, że na cały rok ze mną zostaną. To fajnie nawilża skórę, chociaż znalazłam jeszcze coś fajniejszego, Wam powiem, i co tak nie śmierdziuszkuje. No i ta oliwka, której ja używam na mokrą skórę, pod prysznicem, jak jestem jeszcze cała mokra, zanim się wytrę ręcznikiem, wcieram w całe tą oliwkę i potem wycieram się ręcznikiem. I dla mnie to jest super, nie potrzebuję już więcej nawilżenia. Czasami, jeżeli moja skóra była jakaś przesuszona po opalaniu, czy coś tam się od wody takiego zadziało, no to wtedy używam dodatkowo balsamu. Ale tak, jeżeli chodzi o takie codzienne używanie, to te dwie rzeczy mi totalnie wystarczają, jeżeli chodzi o pielęgnację ciała i na pewno będę kupować kolejne opakowania. Zużyłam też miniaturkę żelu pod prysznic Mango z The Body Shop. Bardzo ładnie pachniał, mył, robił co miał robić. Bardzo jest ładny ten zapach. 60 ml akurat tak na wakacje, na wyjazdy fajnie. I dwie ostatnie rzeczy, które Wam chciałam pokazać, to jest Lush. I to jest szampon Big z Lusha. To już jest taki kultowy produkt, no nie będę nawet nic otwierać, jak widzicie on taki jest dosyć zmaltretowany. Ja go kupiłam w czasie wyjazdu sylwestrowego, no czyli na trochę mi posłużył, chociaż ja go nie używam do mycia włosów za każdym razem, bo wtedy by mi wystarczył na pewno na krócej. Ja go używam jako takiego produktu oczyszczającego. Kiedy moje włosy albo są jakieś takie, no nie wiem, tak jak teraz były te upały i chciałam czegoś takiego oczyszczającego, albo na przykład używam jakichś produktów do stylizacji, albo mam dużo, nie wiem, lakieru we włosach, czegoś takiego. Jeżeli chcę je dobrze oczyścić, to używam tego szamponu. Używałam, bo teraz mi się skończył i pewnie znowu do wyjazdu sylwestrowego nie będę miała okazji być w Lushu, więc go nie kupię. Ale gdybym miała taką możliwość, na pewno kupiłabym
kupiłabym go ponownie. Ja go bardzo lubię, Tomek go bardzo lubi. To jest szampon z takimi grudkami soli morskiej. On też dodaje objętości dla wszystkich włosów takich klapniętych. Też myślę, że dla włosów przetłuszczających się byłby fajny. I na pewno go kupię ponownie. Na pewno też nie kupię ponownie tej odżywki. To jest odżywka American Cream, o której tutaj wszyscy na YouTubie się rozpływają. U mnie powiem Wam, no nie mogę powiedzieć, że to był bubel, ale stosunek ceny za takiego małego pipka to jest chyba 17 euro, ale mogę się mylić. W każdym razie, no najtańsze te rzeczy nie są, a to jest odżywka taka sama jak, nie wiem, możecie sobie kupić Bioweks, który jest ogromny, albo, no nie wiem, bardzo ładnie pachnie, przyzwoicie nawilża, ale to nie jest żaden jakiś efekt wow, żebym się tutaj rozpływała nad tą odżywką. I kupiłam takie małe opakowanie 100 ml, też właśnie zużywanie tego opakowania zajęło mi kupę czasu, bo jakoś no tylko używałam tej odżywki wtedy, kiedy nie zależało mi jakoś szczególnie, żeby moje włosy ładnie wyglądały, no bo nic prawie nie robiła. No więc tak, ja osobiście nie polecam, na moich włosach się nie sprawdziła. Totalny taki przeciętniak, nic zupełnie nic specjalnego, więc nie wiem, no u mnie się w ogóle nie sprawdziło. Byli już wszyscy zdenkowani w tym miesiącu. Dajcie znać, czy używałyście kiedyś któregoś z tych produktów i co Wy o nim myślicie. Dajcie znać, czy właśnie miałyście ten American Cream, czy Wam się sprawdził, bo naprawdę wiele osób jest zadowolonych, u mnie jakoś niekoniecznie. Powiem Wam jeszcze, co mam na ustach i na paznokciach, bo o to na pewno będą pytania. Na ustach mam kombinację kredki do ust z Maca Rubiu i pomadki Rimmel Kate w kolorze 16. To jest taki koral. Bluzka jest Zary, a lakier, który mam na paznokciach, to jest Rimmel Rita Ora i to jest 322 Neon Fist. Tak wygląda, już Wam go pokazywałam w innych filmach. I tak, to było całe moje denko. Dzięki, że byliście ze mną. Jeżeli Wam się podobało, jeżeli lubicie takie filmy, to dajcie kciuka w górę. Ja już uciekam i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się cieplutko, buziaki. Czasami jak stoję na poczcie, to zastanawiam się, nie wiem, szkoda, że nie robię na drutach, albo nie wiem, coś takiego, bo może bym po prostu coś pożytecznego w tej kolejce zrobiła, żeby było szybciej, ale tak, dziękuję wszystkim.